Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takim szybkim tagiem. Zatagowała mnie AG81IR. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam, wymówiłam Twój nick kochana. Jeżeli nie, to oczywiście przepraszam i proszę mnie popraw. Tak nazywa się I Love Fall Jesień. Także może już zaczynam, żeby nie przedłużać. Zaczynam. Pytanie numer 1. Jaka jest Twoja ulubiona pomadka lub produkty do ust na jesień? Więc zdecydowanie takim moim ulubionym produktem do ust, numer 1, przynajmniej wśród błyszczyków, jest to błyszczyk z Avonu w kolorku Iced Pink. Jest pięknie, ja go już mam tutaj niestety końcówkę. Pokażę swatcha. Wygląda tak. To jest zdecydowanie mój numer 1. Mam go dziś na ustach. Jeżeli dalej idąc pomadki, to jest oczywiście ochronna pomadka Inecto Pure Coconut. Kokosowa, to jest akurat nowe opakowanie. Zwykła pomadka ochronna. To jest moje drugie. Jest świetna, dlatego pachnie kokosem, a dla mnie jest to kokosowe. To po prostu jest świetne. Także idąc dalej pomadkami, to uwielbiam wszystkie pomadki w odcieniu różu i jest to na pewno pomadka z Moa w odcieniu 5. Jest to piękna różowa pomadka z brokatem i to jest fajne, że brokat chodzi razem z kolorem. To jest przepiękny róż, że brokat nam nie zostaje. To jest pierwsza pomadka i drugą taką pomadką jest pomadka z Saversa, również różowa, która się prezentuje. O tak, to jest ta pośrodku między błyszczykiem a pomadką. To są totalnie dwa różne odcienie różu. Ja po prostu wszelkie różowe pomadki ja bardzo lubię. Następne pytanie. Jakie są Twoje ulubione lakiery do paznokci? Więc pierwszym lakierem jest to różowy lakier firmy La Femme Beauty. Jest to różowy lakierek, teraz szukam tutaj kolorku. Kolor 134. Jest to piękny różowy. To jest mój pierwszy lakier, jaki ja kupiłam po przyjeździe tutaj. Ja go najczęściej używam do paznokci u nóg. I drugim takim moim ulubionym lakierkiem jest Rimmel Lasting Finish Pro w odcieniu 350 Violet Metal. Taki fajny, ciemniejszy, bo mam dzisiaj na paznokciach. Nie patrzcie na moje odpryski, ale tak on wygląda. Teraz następne pytanie. Jaki jest Twój ulubiony ciepły drink napój? Więc jeżeli chodzi o drinki, ja ciepłych drinków nie pijam. Nie pijam ciepłego alkoholu. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o alkohol, to bardzo lubię wino. Lubię też whisky z kolą, lodem i cytryną. A tak właśnie jak mówiłam, ciepłego ulubionego napoju na tą porę roku ja nie mam. Natomiast jeżeli właśnie alkoholowy, jeżeli chodzi jednak o taki bezalkoholowy ciepły napój, to oczywiście jest to kakao, gorąca czekolada bądź gorąca owocowa herbata. Dalej, jaki jest Twój ulubiony zapach świeczki na jesień? I tutaj Wam przyniosłam taką świeczuszkę w świątecznym świeczniku. Świeczuszka wygląda tak, ja już ją paliłam. Pachnie przepięknie, to jest zapach Winterberries. To jest z firmy Glade. Wygląda tak, że to jest świeczuszka, ona pachnie przepięknie. Wchodząc do pokoju, po prostu czuję się święta, także to jest moja ulubiona świeczka. Jaki jest Twój ulubiony szal i akcesoria na jesień? Szali ja nie posiadam, szali ja nie noszę. To samo jeżeli chodzi o czapki, nie noszę. Natomiast takim akcesorium może biżuteryjnym to jest oczywiście, a nie mam typowo, że jesienią noszę tylko na przykład takie łańcuszki. Jest to oczywiście mój ametyst, którego już dobrze znacie. Oraz moja kokardka z Primarka, którą też już widzieliście. Więc to tyle, jeżeli chodzi o biżuterię. U mnie się jesienią zbytnio nic nie zmienia niż w innych porach roku.
Następnymi akcesoriami są takie rękawiczki. One są z teranowej. Bez palcy. Takie. Tutaj możemy to oczywiście sobie odpiąć z tego guziczka. Mamy zakryte palce, kciuk wolny, także na telefonie można pisać. Także to są moje takie rękawiczki, które bardzo, bardzo lubię. No i torebki to oczywiście, którą dobrze już znacie, moja torebka fioletowa z czachami. Na jesień mi się daje jak najbardziej i kolor, i wielkość. Oraz ostatnio bardzo się polubiłyśmy z moją nową torebką, którą widzieliście w ostatnim outfitie. Jest to torebka z H&M-u. Taka mała, idealna, jak idę na szybko na jakieś małe, drobne zakupy. Na długim paseczku, brązowa, tutaj na zatrze. Także to takie moje akcesoria. Teraz pytanie szóste. Czy byłaś kiedyś w domu strachu na imprezie Halloween czy Halloween Park? Więc w domu strachu, jako takim domu strachu nie byłam. Natomiast byłam w innych nawiedzonych miejscach, ale o tym może w innym filmiku. Na imprezie halloweenowej też żadnej nie byłam. Chciałam iść w tym roku, natomiast no nie wyszło, bo narzeczony pracował. Trochę takie spóźnione tutaj z Halloween. No ale jednak no nie byłam na żadnej imprezie Halloween. Jaki jest twój ulubiony film na Halloween? Oczywiście to będzie jakiś horror. Uwielbiam w ogóle horrory. Najlepiej takie naprawdę, naprawdę straszne, które po prostu zgaszą wszystkie światła. Siadam sobie pod kołdrą, się przykrywam i sobie oglądam horror. I to naprawdę ja bardzo uwielbiam horrory. Następne pytanie ósme. Jakie są twoje ulubione słodycze na Halloween? Halloween minęło, więc ja ogólnie powiem, jakie są moje ulubione słodycze. Są to na pewno gwiazdeczki, one są bodajże Milky Way, takie czekoladowe gwiazdki. To już od dziecka je uwielbiałam. Na pewno z Milky Way'a rurki. Na pewno różnego rodzaju ciasteczka, ciasta. Także ogólnie, jeżeli chodzi o słodycze, nie jestem wybredna. Na pewno na pierwszym miejscu jest u mnie coś po prostu czekoladowego, jakaś czekolada. Pytanie numer 9. Jaki jest twój ulubiony strój na Halloween? Ja się nigdy na Halloween nie przebierałam. Także no, jedynie byłam przebrana w filmiku właśnie z makijażem halloweenowym za wiedźmę. I to jest mój w sumie jedyny strój, jaki ja miałam w życiu na Halloween. Ponieważ na imprezy halloweenowe nie chodzę, w związku z czym no nie przebieram się po prostu. I teraz już ostatnie, 10. pytanie. Co najbardziej lubisz na jesień? Więc ogólnie w jesieni ja uwielbiam zmieniające się kolory liści na drzewa, jak te liście spadają, później zapach tych liści. Uwielbiam długie wieczory, gdzie można sobie usiąść z gorącym kakałem pod kołdrą, obejrzeć jakiś film. Długa, relaksująca, gorąca kąpiel z pianą, ze świeczkami. To są takie rzeczy, które ja najbardziej lubię w jesieni. To właśnie długie wieczory, że z jednej strony to jest fajne, że szybko robię się ziemno, z drugiej no jednak nie. Ale na pewno te długie wieczory i te różne kolory za oknem, to jest na pewno to, co ja najbardziej lubię w jesieni. Także to było 10 pytań z tagu I love fall jesień. Tak, i to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Taki, przepraszam Was bardzo, że spóźniony jest ten tag, ale no szczerze mówiąc, dopiero dzisiaj zauważyłam, że zostałam zatagowana. Także dziękuję Ci bardzo, kochana, za zatagowanie mnie. Przepraszam, że tak długo musiałaś czekać na ten tag. Ja już się z Wami powoli żegnam. Zapraszam Was do następnych filmików, a mogę Wam powiedzieć, że w najbliższym czasie będzie ich zdecydowanie więcej. Także ja już uciekam, kończę, ściskam Was gorąco i buziaczki, pa pa!